nauczyciele żegnają uczniów. Przyszliście do tej szkoły 4 lata temu po to, aby zdobyć wiedzę, zdobyć umiejętności, ale przynieśliście do tej szkoły od siebie też określone wartości, z których my jako szkoła czerpaliśmy. W związku z tym chciałabym króciutko przypomnieć. Klasa 4, prowadzona przez pana Maksymiliana Olejniczaka. Panie profesorze, brawa dla pana. Mam jeszcze dwa zadania. Zdać maturę, zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Proszę nie dziękować, ale mimo wszystko życzę wam powodzenia na tych egzaminach. No i do zobaczenia już w innym charakterze. Jako absolwencie, jak prezydenta miasta, który nie mógł się dzisiaj tutaj pojawić, ale wystosował do absolwentów list, który pozwolę sobie odczytać, mimo że spotkanie z okazji zakończenia nauki w szkole jest na raz i radosne i nostalgiczne. To koniec jednego z etapów szczególnie intensywnej szkoły ekonomiczno-turystycznej w Jeleniej Górze, wyrażając wyrazy najgłębszych naszych uczuć w ślubowym. Ojczyźnie poświęcać swe siły, z jej imieniem łączyć najszlachetniejsze marzenia i zapał młodości. Ślubujecie? Ślubuję! Witam wszystkich serdecznie w dyrekcji szkoły całego grona pedagogicznego. I was, drodzy uczniowie, młodzieży, panie, panowie, ja na imię rady rodziców, chciałabym przede wszystkim podziękować dyrekcji szkoły, wszystkim pedagogom, którzy was uczyli i nie tylko. Dziękujemy matematykom za to, że usilnie tłumaczyli nam siły. Polonistom, że bez słowa krytyki objaśniali nam i rytm. Nauczycielowi losu, że do wygrany głosu o polityce mówił i demokrację mówił. Germanistom za to, że językiem sąsiada każdy z nas dziwnie wykłada. Naszą szkołę wyrosławiły siódmym miejscem w Polsce, a w tym roku brało udział ponad 300 szkół. Także serdecznie zapraszam Asię Legandowską z 4 A, Asię Bukałę z 4 A i poproszę również Karolinę Osuchowską z 4 B, którą po czerwę fotele przekazała. Także serdecznie. Świadectwo o